Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wysokość rombu boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa. Narysujmy sobie taki rąb. Wszystkie boki muszą być tej samej długości, czyli tu jest 6, tu jest 6, tu mamy 60 stopni, a tu będzie wysokość h. Wysokość pada pod kątem prostym. No to z jakiej funkcji możemy obliczyć h? H obliczymy z sinusa. Zobaczmy, sinus 60 stopni to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli h do przeciwprostokątnej, czyli do 6. Sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2, to jest h do 6. Mnożymy sobie na krzyż. 2 razy h, 2h równa się 6 pierwiastków z 3. Dzielimy przez 2, h to 3 pierwiastki z 3. Odpowiedź A.